dzisiejszego rajdu kolarskiego szlakiem walk pierwszego powstania śląskiego, który rozpoczął się w Pietrowicach, przez Godów i do Zebrzydowic żeśmy dojechali. Chciałbym tutaj na ręce pana wójta Kądziołki złożyć podziękowanie za ten poczęstunek, że nas godnie przyjęli, abyśmy z głodnymi brzuchami do domu nie musieli wracać. Tak, szkoda tylko, że beczkę tu nie otworzył, no ale to inni gorole robią, no. To dolanie nie wiedzą, że trzeba beczkę mieć, no. Także, na przyszły rok to zrobi. Na przyszły rok to będzie zupełnie inaczej. Będziemy kończyli w Pietrowicach i tam normalnie się musi wójt Pietrowicz postawić, tak? Bo jemu obiecał, że w wyborach wygrał. Także jakże mu powiedział, że wygrał, to wygrał i w przyszłym roku się postawi. A myślę, że i w tym roku wójt Kądziołka i Godowa, pan wójt też wygrał i będzie wszystko jak należy. No, chciałbym podziękować tutaj komandorowi rajdu, panu Stanisławowi Grybowi. Komandor, że wszystko pozałatwią. Była służba zdrowia, był wóz techniczny, po prostu byli organizatorzy, gdzie prowadzili, pięknymi szlakami nas poprowadził, tak, nawet takimi zakamarkami, że niektórzy, którzy są z Godowa, tam jeszcze nie jechali, tak. No i teraz bym chciał podziękować również współorganizatorowi z przerzutki, panu Henrykowi Frankowi, tak, pan Henryk, przewodniczącemu Rady Gminy, że też przyczynił się do, wielkim stanie się przyczynił do tego, że ten rajd bardzo pięknie się odbył. Również tutaj pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, która już mi przed miesiącem dzwoniła, ile ludzi będzie. Tak? Ja mówię, pani dyrektor, na pewno setka. Nie pomyliłem się wiele, ale nie, dlatego setka nie była, bo cholera. Z Beskidu Śląskiego im pomienili terminy, mieli wrócić w piątek, żeby być na rajdzie, a oni wrócą dopiero w niedzielę i nie ma ich i dlatego tej setki żeśmy nie dociągnęli, trzech ludzi brakuje, no. Tak wszystko. No, nie chcę was długo zanudzać, jeszcze raz chcę właśnie bardzo gorąco podziękować i proszę, tutaj przekazuję panu wójtowi ten to berło, żeby nam też do pożegnani. Najpierw jednak mimo wszystko dzień dobry Państwu i chciałem Państwa w Zebrzydowicach przywitać. Cieszę się bardzo, że tutaj kończymy ten rajd z okazji pierwszego powstania śląskiego. Jak już tutaj pan Gawlik zapowiedział, w przyszłym roku taki wyjątkowy, bo w związku ze stuleciem trochę w innej formie, trochę inaczej to planujemy. Także już dzisiaj Państwa zapraszamy. Myślę, że będzie to tak dzisiaj ta impreza równie udana. No cieszę się, że Państwo jesteście tu. Życzę dalszego udanego pobytu, dobrej zabawy. Mam nadzieję, że trochę żeśmy Państwa posilili, napoili. No rzeczywiście tej beczki nie ma. Biorę to, że tak powiem, na przyszłość. Choć powiem, u nas jest taka różnica, że w Pietrowicach u Krótkiego w Nowym Ośrodku Kultury są trzy szynkwasy, u nas w Goku nie ma ani jednego. Także taka jest różnica po tej stronie granicy i po tamtej. Jeszcze raz Państwu no, dziękuję za udział, zarówno tych pod flagą Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, jak i pod flagą Klubu Rowerowego z Godowa, pod flagą Przerzutki, jak i tych, którzy byli nie pod flagami, a również z nami jechali. Byli z Beskidu Śląskiego. Byli z Beskidu Śląskiego, tak, tutaj pan Ondraszek. To znaczy wszyscy byli reprezentowani, nikogo nie zabrakło. Także wszystkim Państwu gratuluję i życzę udanego dalej tutaj pobytu w Zebrzydowicach. Wszystkiego dobrego. No ja z mojej strony jako prowadzący gorąco wam serdecznie dziękuję, że byliście grzeczni, kulturalni, że się bezpiecznie wszyscy przyjechali. No i zapraszam wszystkich za rok, a koło nasze obchodzi 10-lecie w tym roku, jeszcze będziemy robić rajdy.